Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale rozpoczniemy od pójścia z Mezirem do Ramireza, później odprowadzimy go do oazy Murata, no a później myślę, że pójdziemy od razu już do Kalesz po ostatni klucz, który ma. Bo niestety, ale chyba będziemy mieli małą sprzeczkę i postaramy się otworzyć świątynię. Mamy sporo punktów nauki i zastanawiam się, czy by tego nie dać w życie, zanim wejdę do świątyni. Więc jakiś posąg Beliara też by się na pewno przydał. Ale zacznijmy od kwestii Mezira. No dobrze. Zaprowadź mnie do Ramireza. Krocz za mną, ojcze zachwytów. Czemu zachwytów, gościu? Trochę to dziwnie ująłeś. Powiem wam, że jestem totalnie wykończona swoją ludzką egzystencją. Mianowicie wzięłam się za porządki w domu, za sprzątanie garderobo pomieszczenia gospodarczego i jestem po prostu załamana tym, jak to wszystko wygląda. Jestem tym po prostu zmęczona. Już chyba drugi dzień z rzędu to sprzątam. Wiecie, no bo nie da się wszystkiego posprzątać naraz, więc musiałam to jakoś sobie tam rozłożyć. I troszeczkę mnie to przerasta. Zajmuje to naprawdę dużo czasu. No i cóż? Jesteśmy na miejscu, a on jest tam. Dobra, Mezir widzę, że na mnie poczeka. No, a my już widzimy, gdzie on jest. Ramirez. Sztaba magicznej rudy. To jest wszystko to, co po nim zostało. Udało ci się go znaleźć? Raczej to, co po nim pozostało. Ruszajmy więc do oazy Murata, zanim skończymy tak samo. Ruszajmy do oazy Murata. Znam drogę, ale musisz mnie chronić. Dobrze, no nie ma sprawy, Mezir. Pójdziemy. No i tak, właśnie wzięłam się za porządki. Ogółem to chowałam też rzeczy zimowe i wyciągałam te letnie. Tak, ja wiem, naprawdę rychło w czas, ale ja mam tak w zwyczaju, że po prostu... Ja nie wiem, ja siedzę cały czas w domu, a ja po prostu nie mam czasu na zwykłe takie życie. Myślałam, że to jest tablica, którą mogę przeczytać. Niestety... Niestety nie. Naprawdę, jestem troszeczkę zmęczona. Wiecie, tych spraw właśnie organizacyjnych związanych ze ślubem jest całkiem dużo. Tak naprawdę w każdym tygodniu mamy praktycznie coś do załatwienia. I teraz im bliżej już jest daty, tym jeszcze większe zagęszczenie jest tego wszystkiego. Naprawdę, to jest po prostu nie do opisania. Widzę, że musimy tutaj pomóc. Beliar na ciebie czeka. Ajajaj, będzie sporo bicia. Mam nadzieję, że Mezir to sobie poradzi. Dobra, bo ty mi będziesz jeszcze przeszkadzać. Masakra. No dawaj, dawaj. Niegodna istoto. Dobra, zbierzemy z tego zmrocznych zębaczy i możemy podążać dalej. Widzę, że się zrobiła taka pustynna burza, delikatna. Podoba mi się, że Mezir idzie tak centralnie przy krawędzi tych ruin, żeby nie było żadnego kłopotu. Fajnie. No i pięknie, w sumie jesteśmy już przy oazie. A jak już jesteśmy przy oazie, to możemy się teleportować gdzie chcemy. Ja planuję się właśnie albo nauczyć życia, albo nauczyć siły, ale myślę, że życie chwilowo jest ważniejsze. Szczególnie, że nie zdobyłam na razie lepszej broni od tej, którą posiadam. Więc w sumie siła jakoś bardzo się nie przyda. Chociaż nie powiem, fajnie by było rozwinąć walkę toporami na najwyższy poziom. A, jesteśmy na miejscu. Wspaniale. Ogromnie ci dziękuję za pomoc. Możemy teraz chwilę odpocząć. Proszę,
Weź to, na pewno ci się spodoba. Okej, 300 sztuk złota, dziękuję. Nie widzisz, że rozmawiamy? Murat, ja nie chcę nic mówić, ale... Okej, teraz poszliście faktycznie pogadać. Dobra, dobra. To ja się nie wtrącam. Kurde, zaraz będzie nowy poziom. Dobra, to zróbmy tak. Rano wszystko wygląda inaczej. Może teleportujmy się do Montery. Nadszedł czas działania. Tam na pewno był posąg. Chociaż był bliżej w Cape Dan. Tutaj jest Beliar, a posąg, ale jest. Także możemy się tak, wiecie, wymieniać i chodzić od jednego boga do drugiego. Gdzie jest ten posąg? Nie był tu? No halo, pomyliłam się? No tu jest właśnie. Ach, nie zaświtało w głowie. Zapiszmy się. I pomódlmy. Beliarze. Daj mi moc. Daj mi moc życiową. Przydałoby się troszeczkę zainwestować. Myślę, że nawet możemy jechać do końca. 408 to już jest naprawdę dobrze. I wykorzystaliśmy przy tym wszystkie punkty. Na razie brzmi to, myślę, że całkiem dobrze. Okej, no to wracamy do Morasul i idziemy do świątyni. Ja strasznie nie lubię tych świątyń, po prostu nienawidzę ich. Kurde, nie wiem, w której było dwóch magów. Niestety, ale nie pamiętam, ale wiem, że nienawidzę tych świątyń. Są straszne. No i też nie pamiętam, w której była korona Adanosa, a w której była szata. Ale wydaje mi się, że szata była w Al-Shedim. Czyli wyszłoby, że korona jest tutaj. No zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie pożałujemy wyjścia tam. Będzie sporo ożywieńców, których ja bardzo nie lubię, ale czasami niestety nie ma innego wyboru. I po prostu trzeba z tym żyć. Te jaszczurki nowe tutaj są, czy migrowały znowu tam? Zamigrowały. Niech im będzie. W przyszłości też myślę, że damy wytrzymałość, ale to raczej jak będziemy w Nordmarze, to 200 wytrzymałości jest potrzebne, żeby zrobić zadanie. Albo 250, już nie pamiętam. Nie masz nic do roboty? Kurde, byłam w Morasul, mogłam iść do tego Feasula i mu powiedzieć, że udało nam się jedną sprawę już zamknąć. Niestety sobie zapomniałam. Kurde, ta świątynia to jest naprawdę, nie? Kurcze, no. Ale powiem wam, że mimo wszystko fajny klimat ma Gothic 3. Ja bardzo lubię. I uważam, że fabuła jakoś bardzo spłycona nie jest. Jest nawet w miarę logiczna, tylko trzeba wszystko sobie troszeczkę samemu dopracować, bo przez to, że jest otwarty świat, to mamy troszeczkę za dużo... Wiecie co? Nie. Ja bym powiedziała inaczej. To nie jest problem samego Gothica 3, tylko to jest problem, że ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że świat jest otwarty i co za tym idzie, fabuła jest w pewien sposób otwarta. Nie jest taka spójna jak w Gothicu 1 i Gothicu 2 i po prostu ludzie nie są do tego przyzwyczajeni, bo jak mamy na przykład Alexa, to tak, on też ma rozdziały. Risen chyba też ma rozdziały. Ale mimo wszystko, na przykład Risen 3 ludzie bardzo podobno lubią, a on nas nie prowadzi za rękę, czy chociażby Risen 2. Tam nie ma fabuły takiej ściśle określonej, jest świat otwarty i tam się nikt niczego takiego nie czepia. Więc ja się i Gothica 3 nie czepiam. Mam 4 pozostałe klucze. Dawaj, i to już, słyszysz? Chwileczkę, a co ja z tego będę miał? Muszę wypełnić swoją misję, a ty okazałeś się wygodnym narzędziem. Ale teraz, kiedy znalazłem wszystkie klucze, jesteś dla mnie bezużyteczny. Rozumiem. W takim razie nic ode mnie nie dostaniesz. Dawaj klucze, albo odrąbię ci głowę, Mora. Będziesz krwawić. Dobra, chodź. Chodź. Przejdziemy się z tobą tutaj, żeby nikt mnie nie posądził o to, że cię... Zatrzymaj o to, że cię bije. No chodź. No nie. Nie wierzę.
Masakra. No właśnie, oni będą mnie bić wszyscy. Dobra, zrobimy F9 i musimy go sprowadzić prosto pod świątynię. Bo ja nie chcę się bić z wszystkimi orkami naraz. Szczególnie, że ja Kalesz przecież nie zabiję. Kurde, schowaj te kusze głąbie. Okej, chodź. Zatrzymaj się, stoję w miejscu, chodź. No chodź. Dobra, nie trafiłam cię niestety. No, seriously? Naprawdę? I po co to wszystko było? No jasne. Zawsze ten drugi musi zdążyć, a nie ja. Dawaj ten klucz. Dobra, bierzemy się za rozpierducha. Tylko ja może poczekam, aż on jednak wstanie. Może coś powie nawet. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że warto to przetestować. Kurde, zaraz będzie nowy poziom, nie? Brakuje nam 50. Dorwę, Mora. Nie odbierzesz mi sławy, draniu. Porąbię cię. Serio? Na dobra, wiecie co, to ja się wczytam. Po pobiciu go i po prostu go olejemy. Najwyżej go jakiś ożywieniec zabije, to już nie moja wina. No, już wstał i sobie poszedł. Dobra. Otwieramy. I gotowe. Wrota otwarte. Najgorzej. Tylko teraz troszeczkę kamera może się... No, teraz kamera będzie troszeczkę upośledzona. Zaraz dostanę z tego łuku. Ała. Dobra, no niestety. O nie, Boże, tu są mumie. One zawsze tu były? Dobra, wczytamy się, może się kamera też naprawi. Zawsze przy tych świątyniach jest taki problem z tą kamerą. Jeżeli są mumie, to ja bym je wyprowadziła. Bo to jest tragedia. Zobaczcie, jakie one są w ogóle silne. Wiecie co? Nie, ja mam lepszy pomysł. Co prawda ja troszeczkę teraz może gierkę baguję. Gdzie mam przywołanie błyskawicy? Jestem ślepa. Kurde, ja many nie mam. Dobra, żebyśmy nie bagowali gry, to sobie zrobimy tak. 7. Walimy. F5. Masakra. No, to jest tragizm. Z nich oczywiście nic nie ma. Ogółem... Nie mogę tu nic poradzić. Okej. O nie, znowu zbugowałam kamerę. Czyli nie możemy do drzwi podchodzić.
Dobra, bo chciałam sprawdzić, co się stanie, jak po prostu na to kliknę i będzie ma takie, no, otworzyłem i chyba już mnie zamknę. Fajnie, nie? Dobra, bo tu jest jeszcze jedna mumia. A te mumie to jest ogółem tragedia. Jakby ją tak do ściany wziąć, to bym się ucieszyła. Ała, nie! Nie! No widzicie, co się dzieje po prostu? Dobra, bierzemy ją na dalszy plan. Bo tutaj się nic z tym nie poradzi. Ktoś troszeczkę spierdzielił im po prostu inteligencję. Chodź tu. Wiecie, nie chcę tych szkieletów na razie, bo to się źle po prostu dla mnie skończy. No chodź. Masakra. Dobra, do ściany. I powinno być... No co jest? Jeju. Myślałam, że one zatruwają trucizną, ale jednak chorobą tylko. Tylko. No niech będzie, że tylko. No jak widzicie, tam się rozpierzchło wszystko tak samo na zewnątrz. Nagle po prostu szkielety wstały. I tam się wszyscy leją teraz z tymi dziadostwami. Dobra, wiecie co? Uzupełnijmy sobie może manę. Żeby mieć full. Na wszelki wypadek. I skupmy się, bo teraz są ważne rzeczy. Zapraszam. Dobra, no. Szkielety to tam nie jest kłopot. Najgorsze to są te mumie. I magowie są najgorsi. Słyszę. No, ktoś tutaj już ciska we mnie, nie? Okej, szkielet przyszedł, to się... Odbagujmy, że tak powiem. Chciałam sobie światełko załączyć, ale nie zdążyłam. Bo już przyszła bestia do mnie. Będzie lepiej. O nie, 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 nie! Szybko, Bezi, proszę cię. Proszę cię, chodź. Bo ja się tak bawić nie będę. Okej, czyli tutaj jest więcej tych mumii. Znowu. Kurde, każda świątynia coś innego, nie? Każda coś innego. No szkur... No co jest? Najgorzej. Aż sobie sykłam z tego wszystkiego. Tragizm. No, świątynie to nie są przelewki. Tu jest trudniej niż kurde w Nordmarze. Jak na mój gust. Gdzie jest mag jakiś? Ja myślę, że to już jest ten moment, gdzie po prostu... A, bo tutaj jest ta głupia ściana taka. Bezi, co ty bijesz? Powiedz mi. Dobra, ważne, żeby też tych szkieletów się najpierw pozbyć. Ała. Mm.
O Boże, więcej. Nie ma więcej chyba już. Trafię? No jasne, że nie. Po co? Widzieliście? No kurwa. Hamuwa jednak totalna. Ała! Nienawidzę mumii. Nienawidzę, to jest najgorszy przeciwnik ever. Nie ma gorszych. To jest gorsze od tego maga. Z magiem można wszystko zrobić. A z tą paskudą już nie. Patrzcie, jaki bokser. W ogóle patrzcie, co się dzieje. No giniusz. No nie wierzę. Jeszcze mi tego brakowało. Pieprzonego maga. Bezi, nie cofaj się, proszę cię, nie cofaj się. Przejdziemy tutaj, bo będzie bezpieczniej. Masakra. Idzie ta mumia tu? Idzie. No chodź. Tragedia. Po prostu tragedia. Walimy ją. Błagam, żeby ten mag tu nie przyszedł teraz. Bezi, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, no nie rób! Kurde, no. Ja pierdzielę. To się nazywa odpoczynek od sprzątania w domu. Taki, wiecie, taki na odprężenie... Na odprężenie. Bezi, proszę cię. Jak się bić z tym gównem w ogóle? Dobra, one są wolne. Ja to pierdolę. Jest pojedyncza mumia. Ja się nie będę tym zajmować. Jeszcze cios. Do widzenia. Idziemy po maga. Oby był tylko jeden. Przyjdziesz tu? Główny kapłan ożywieńców. Okej, rozumiem. Rozumiem, naprawdę, błagam, bądź tutaj tylko jeden. Nie! Nie, 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 nie. No nie! No nie wyjdę. Oddycham. Przyjdziesz tu? Słyszę go. No chodź. Z dala od tej mumii. Masakra. Okej, jesteś tutaj. No, jeszcze czego mi brakuje? Dobra, bo ty się za dobrze bronisz. No co jest? Już przestań. W ścianę go wbiłam totalnie. Po głowie go bijemy teraz. F5.
Z niego i tak nic nie ma. Została chyba ta jedna mumia tylko. Gdzie jesteś? Trafię ją? Trafiłam. Nie trafiłam. Odbiegniemy kawałek. Naciągnę i poczekam. Już zaczyna swoje robić. Dobra, teraz już powinnam ją móc zdobić. Pozamiatane, moi drodzy. Chyba jest to już cała świątynia. Tak jest. Już nic tutaj nie ma. Jest koszyk. A w koszyku... Korona Adanosa wymaga 250 prastarej wiedzy. Nie ma chuja we wsi, że ją założę. Po prostu nie ma. Bełcik. No i dobra. Stara skrzynia. Wytrych. Amulet druida. O, ma odporność na choroby. Fajne, myślę, żeby sobie założyć, jak będziemy się bili na przykład z jakimiś, jak to się mówi, no, rozpruwaczami na przykład. Artefakt Ili mamy w kuferku. Tu możemy przeszukać. Ja zawsze byłam pewna, że on sobie tutaj leży. No i ciężka skrzynia. No dziękuję, przynajmniej mam coś za ten mój trud. Mamy nową kuszę. 210 siły, kusza Nordmarczyka. Nareszcie. Już się bałam, że nie dostaniemy lepszej. I możemy już stąd po prostu spadać, tak naprawdę. Załóżmy sobie naszą nową kuszę. Piękna jest po prostu, naprawdę. Jak my w ogóle stoimy z czasem? No, tak bym powiedziała, naprawdę... Bo ja wiem, słabo trochę? Czy coś w tym stylu? To teraz tak, mamy parę rzeczy do ogarnięcia. Artefakt w sumie. Oddać i do tego Feasula możemy skoczyć. Nie wiem, czy Kalesz coś powie? A, wy się tu jeszcze bije. To się bijcie. To już mnie nie dotyczy. Nie obchodzi mnie to. Jestem ciekawa, czy Gonzales coś powie. Więc najpierw to pójdziemy sprawdzić. I w sumie znaleźliśmy Ramireza. Możemy też o tym powiedzieć. Znalazłem Ramireza na polu pełnym ruin. Nie żyje. Ogromna szkoda. Te ruiny są bardzo niebezpieczne, ale wiedział, czym ryzykuje. Mógł to lepiej rozegrać. Raczej nie zeżarły go pełzacze piaskowe. Nie, ta śmierć miała związek z jego misją. Masz, to dla ciebie. Czym się zajmował Ramirez? Z Ben Sali skradziono transport surowej rudy. Część tego transportu trafiła do kupców w Morasul. Kazałem Ramirezowi zająć się tą sprawą. Badał pewien trop. Sądził, że udało mu się znaleźć złodzieja rudy. I całkiem możliwe, że tak właśnie było. Sądzisz, że złodziej rudy zamordował Ramireza? Chcę, abyś zajął się tą sprawą. Odszukaj zabójcę i pomści Ramireza. Ale pamiętaj, żeby dorwać właściwego człowieka. Człowiek, który zabił Ramireza. Dobra.
Tutaj nic nie ten. To tak, pójdziemy do Ili, pójdziemy do Fasula i możemy spadać z Morasul. Już nic tutaj do zrobienia nie mamy. Tak przynajmniej mi się zdaje. Jeżeli coś pominęłam w tym mieście, to dajcie proszę znać, ale wydaje mi się, że raczej wszystko zrobiliśmy. Masz tu starą wazę ze świątyni. Byłeś w świątyni? Naprawdę jestem pod wrażeniem. Pokaż mi tę rzecz. Tak, to jest to. Nareszcie. Nie masz pojęcia, jak długo na to czekałem. Więc teraz jesteśmy kwita. Ale powiem ci coś. Dam ci małą premię, ponieważ dotrzymałeś umowy. Rzadko spotyka się takich ludzi jak ty. Miło mi było cię poznać. O kurde, no to fajna ta premia, ci powiem. Nie chciałam jeść, ale w sumie dobrze mi to wyszło. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Jesteś tutaj dalej? Kupiec. Ciekawe, gdzie Fasul poszedł. Tu chodzi jakiś grubas w sukience kolejny. O, witaj. Załatwione. Grubas będzie współpracować. Widzisz? To nie było takie trudne. I dostaniesz za to nagrodę. Tego się spodziewam. Proszę, weź to. Chyba o to ci chodziło. Życzę ci powodzenia w twoich dalszych podróżach, nieznajomy. Okej, pieniądze i mikstury lecznicze. W sumie mogłam Angara wziąć ze sobą do pomocy. Bandaro? O właśnie. Znalazłem Ramireza. Dobrze. Gdzie on jest? Nie żyje. To na pewno zainteresuje Ningala. Najlepiej powiedz mu to osobiście. Więc zadbaj o to, żeby nas Sipcie wpuścił. Oto obiecana nagroda. Dobra, dostaliśmy w sumie podwójną nagrodę. No to co teraz, moi drodzy? Co teraz? Człowiek, który zabił Ramireza, no to musimy nad tym popracować. Ja niestety nie pamiętam, gdzie ten gość siedzi. Tutaj jeszcze mamy kwestię ruin. Tam jest mag wody Merdarion w okolicy i koczownicy. Można by było też tę sprawę ogarnąć. Pokręcić się właśnie tutaj po tej okolicy. W ogóle właściwie między Bragą a Morasul tutaj jest taki obszar, gdzie możemy trochę pospacerować tak naprawdę. Tylko, że ja kurde, no nie chcę się po tych ruinach biegać. To się muszę wam przyznać, że rzadko kiedy to robię, bo po prostu to jest męczące. Tam nic w sumie ciekawego nie ma. Ale skoro wiemy o tym, że jest tam mag wody, no to chociaż tam sprawę byśmy ogarnęli. Sprawę tych koczowników i tego całego tutaj właśnie dziadostwa. No powiem tak, nie leży mi to trochę. Nie chcę się tego robić. Z jednej strony, ale z drugiej jest to expik. Jest to reputacja. No i mimo wszystko jest to jakieś tam zadanie, nie? Jeżeli chodzi o świątynię tutaj Tom, to się zajmiemy nią tak jakby od drugiej strony. To znaczy wrócilibyśmy do Bragi, poszlibyśmy tym szlakiem tędy i później dopiero do tej świątyni tu. Tak żebyśmy to tak zrobili, takie koło. No, przydałoby się tym asasynom pomóc z tym Ramirezem, ale ja niestety nie pamiętam, gdzie ten typek siedzi. Chyba przy jakiejś oazie kolejnej. Dlatego na razie tego robić nie będę. Tutaj nie ma co też po tych ruinach tak jakoś bardzo spacerować, bo tutaj po prostu nic ciekawego nie ma. Parę golemów, parę jakichś właśnie potworów, tak jak tutaj są jakieś jaszczurki do wybicia. I to w sumie jest wszystko. Tylko właśnie sprawa tych magów wody, że to by fajnie było zrobić. No jasne. Standardzik. Muszą mnie oczywiście pogryźć, jaszczureczki. Ale to nic, mamy eliksirki. I super. To możemy ruszać dalej. W stronę pójdziemy oazy Murata, tak jak żeśmy byli. Bo dosłownie tam właśnie widać taką dziurę. I tam jest właśnie Merdarion. Tu był ten potwór, byli też strażnicy Kafu. Tutaj też prawda jest taka, że jakbyśmy doszli do końca właśnie tych ruin, czyli do tego obszaru tutaj, w sumie tutaj są ruiny, a tutaj są już takie pagórki, to tu już jest praktycznie Isztar, nie? A Isztar to jest ostateczność.
Na razie w ogóle nie ma opcji, że się tam dostanę. Zresztą Zuben jest nam też potrzebny później, a nie teraz. No i tak, tutaj była jedna taka, jakby taka kamionka, ale tutaj słychać, że są pełzacze. To nawet nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Tu jest oaza Murata. No, są pełzacze. Tu są dalej ruiny. Ja się tak zastanawiam, czy tego odcinka troszeczkę krótszego nie zrobić. Bo dobrze by było zająć się tym zadaniem związanym z Merdarionem później. Bo ono nam zajmie na 1000% cały odcinek, bo jest dosyć takie wymagające. Czy to dobre stwierdzenie? Chyba tak. Tylko teraz pytanie, czy to jest ta jaskinia, czy się pomyliłam? Musimy to sprawdzić. Okej, nie pomyliłam się, mamy koczowników. Jest Kajor. Witaj. Merdarion wiele nam o tobie opowiadał. Jesteśmy gotowi, żeby dla ciebie walczyć, podejmujący decyzje. Możesz mi jeszcze jakoś pomóc? Mogę się z tobą podzielić wiedzą. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Dobra, polowanie. Walka to będzie dwoma brońmi, dobra. A przepraszam, czy Merdarion to jest tutaj, czy w innym miejscu, bo to jest też bardzo ważne. Bo ja już zapomniałam. Jesteś tutaj, super. Tak mi się właśnie wydawało. Cieszę się, że tu przybyłeś. Merdarion, co ty tu robisz? Badam pisma pradawnych. Czym mogę ci służyć? Odnalazłeś artefakt. Doskonale. Jeśli szukasz Saturasa, to udaj się do jego obozu w pobliżu świątyni Al-Shedim. Świątynia Morasul została otwarta. Tak, trudno nie zauważyć. Wszędzie pełno umarłych. Palą i mordują. Musimy z tym skończyć. Ale co możemy zrobić? Hordami ożywieńców kieruje 5 wodzów. Jeśli oni legną, minie największe niebezpieczeństwo. Pozabijajmy trochę ożywieńców. Tak, ruszajmy w bój. Wodzowie pradawnych nie należą do tego czasu. Ich epoka dawno już przeminęła. Idź za mną. Od razu? Naprawdę? Opowiedz mi o swoich badaniach. Musisz zdobyć prastarą wiedzę. Starożytna magia to potężny oręż. Mogę ci przekazać tylko to, co samemu udało mi się odkryć, chociaż w ruinach mieszka stary Mezir. Zajmuje się prastarymi artefaktami. Powiedziałem o tobie koczownikom. Gdy dowiedzieli się o twoich heroicznych czynach, ledwie zdołałem powstrzymać ich entuzjazm. Jeśli planujesz atak na Morasul, to możesz liczyć na pomoc koczowników. Wszyscy pragną walczyć u twego boku. Powiem wam, że tutaj mi się to rozwiązanie podoba, bo Merdarion tak jakoś, nie wiem, fajniej to przekazuje. Jest takim magiem, naprawdę bym powiedziała, fajnym. Prastara, moc magiczna. Ja za Merdarionem bym pobiegła. Ale w kolejnym odcinku, moi drodzy. Nie chcę tego robić już dzisiaj, bo to by była troszeczkę katorga dla nas. Szczególnie, że to zadanie trochę zajmuje czasu. I myślę też, że ja się przyjrzę jakby temu zadaniu właśnie z tym Ramirezem, jak to wygląda. Bo fajnie by było też tego questa zrobić do końca. Byłoby dobrze. Byłoby dobrze. No mamy parę tych zadań. Nawet trochę ich jest. Ale szczerze to w Morasul to są takie końcówki końcówek. Bo właśnie nie chcę biegać po tych ruinach jak głupia. Po prostu metr po metrze je przemierzać, bo tam po prostu nic nie ma ciekawego. Ani nie ma tam ciężkiej skrzyni, ani nie ma... Jak jest stara skrzynia, to ona i tak mnie nie interesuje za bardzo. I to jest, wiecie, takie bieganie po prostu za mrocznymi pełzaczami, mrocznymi zębaczami, za pełzaczami piaskowymi, za strażnikami świątynnymi, ognistymi golemami i tak naprawdę to nic z tego w sumie nie ma poza expem. A prawda jest taka, że ja już widzę, że mamy postać rozwiniętą na naprawdę wysokim poziomie
I prawda jest też taka, że nawet nie jesteśmy w połowie gry. Tak w sumie. Ja mam większość umiejętności wykupione, potem będziemy szli głównie w życie. I szczerze, jak nam zostanie punktów, to w tą prastarą wiedzę, żeby założyć tą koronę Adanosa. Bo ona jednak daje fajną ochronę. No ale to jest główna rzecz, którą po prostu będziemy w tym wypadku robić. Więc ja bym się tym jakoś nie zajmowała, nie przejmowała. Zrobimy to zadanie z Merdarionem. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o kwestie okolic Morasul i świątyni. Jest też w okolicy gdzieś ciężka skrzynia, chociaż ona jest chyba bardziej tak jakby w okolicy pomiędzy jaskinią, pomiędzy Isztar a tak jakby Bragą. Tylko, że one się tak zazębiają, wiecie. Morasul też jest blisko i tak naprawdę to jest taki obszar w miarę podobny. Dobrze, bo ja się troszeczkę rozgaduję na jakby tematy, które są mało istotne. Moi drodzy, kolejny odcinek to jest Zabijanie Nieumarłych. To już jest rzecz, której po prostu nienawidzę, z Merdarionem. Spróbuję się dowiedzieć, gdzie jest zabójca Ramireza, który się nazywa, jak się nazywa, bo ja wiem jak. Ale nie będę na razie wam spoilerować. I to wtedy załatwimy. I myślę, że będziemy się też rozglądać za magami wody. Bo jest ich jeszcze parę rozłożonych tutaj na mapie. I w sumie skoro zaczęliśmy tak jakby najpierw od jednego maga, to był chyba Riordan? Tak. Teraz jest Merdarion. Wiem, gdzie jest jeszcze Kronos. Do Watrasa się chwilowo nie dostaniemy, chyba że... Ale nie, dobra, nie będę mówiła, co trzeba zrobić, żeby się do niego dostać. Ale to jest rzecz i tak na później. No i mamy jeszcze dwóch magów, czyli Saturasa i Myxira przy świątyni Al-Shedim, ale to jest w ogóle już też na inny całkiem czas. I w sumie to wszystko. Dobrze, moi drodzy, więc ja dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, cześć!